Chrystusowej, bracia, będziemy ciąg dalszy czytać z Księgi Jeremiasza, z 3 rozdziału i od 21 wersetu, ze Starego Testamentu, z Księgi Jeremiasza, z 3 rozdziału, z 21 wersetu. Słuchaj, na wzgórzach słuchać błagalny płacz synów izraelskich, że przewrotnie postępowali, zamienili Pana swojego Boga. Zawróćcie, synowi odstępni, uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy, przychodzimy do ciebie, bo ty jesteś Panem naszym Bogiem. Zaiste, łudą jest pokładanie nadziei w pagórkach i wrzawa na górach. Zaiste, w Panu Bogu naszym jest zbawienie Izraela. Od młodości naszej hańbiącej, Bożek pożar owoc trudu naszych ojców i trzody i stada ich synów i córki. Legnijmy w naszej hańbie, niech nas przykryje nasze upodlenie. Gdyż przeciwko Panu naszemu Bogu zgrzeszyliśmy, my i nasi ojcowie, od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego. Jeżeli chcesz zwrócić Izraelu, mówi Pan, to zwróć do mnie. A jeżeli usuniesz swoje obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. I jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego, jakie Twoje. I Tobą będą się chlubić, bo tak mówi Pan do mężów judzkich i jeruzalemskich. Oszcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeżki waszych serc. Mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych uczynków. Opowiadajcie o Judzie i w Jeruzalemie ogłaszajcie, trąbcie na rogu do kraju, wołajcie pełnym głosem i mówcie, zbierzcie się, a wejdźmy do miasta obronnych, podnieście chorągiew ku Syjonowi. Chrońcie się, nie przystawiajcie, bo ja sprowadzę z północy nieszczęście i wielką klęskę. Lew wypadł ze swojej gęstwiny i wyruszył niszczyciel narodów. Wyszedł ze swojego miejsca, aby obrócić twoją ziemię w pustynię. Twoje miasta będą zburzone bez mieszkańców. Dlatego przyodziejcie się w wory, narzekajcie i biadajcie, gdyż nie odwróci się od nas zapalczywy gniew Pana. I stanie się w owym dniu, mówi Pan, że zniknie odwaga króla i odwaga książąt i zdrętwieją kapłani, a prorocy będą przerażeni. I będą mówić, ach, wszechmocny Panie, zaprawdę bardzo zawiodłeś ten lud i Jeruzalem, mówiąc, spokój mój mieć będziecie, a tymczasem miecz zagraża naszemu życiu. W owym czasie i amen. To jest pytanie Jeremiasza do ludu Izraela, ale także do Boga. Boga zna, że jest cierpliwy, miłosierny, cierpliwy, że podoba mu się przebaczać, cieszy się, aby pobłogosławił i wychwala swoje imię, zbawiając. I dlatego słowa, które słucha od Boga, jest, że ja was pobłogosławię. Jednak, kochani bracia, rzeczy te są jednak całkowicie inne. Nie dlatego, że Bóg zmienił się i zmienia się, albo zmienia się, albo zmienia swoje myśl i charakter, ale zobaczymy dzisiaj, kochani bracia, co widzi Bóg i w jaki sposób odpowiada, ale szczególnie, jakie jest uleczenie. Bo uleczenie w związku z Bogiem zawsze jest. Uleczenie z jakiejkolwiek sytuacji, by się nie znalazł człowiek, jest. Starczy, aby człowiek zrozumiał poprzez wolę Boga, poprzez Słowo Boże i poprzez głos Ducha Świętego, w jaki sposób ma chodzić i w jaki sposób ma się przybliżyć do Boga. I to jest wielka tajemnica, aby człowiek mógł przybliżyć się do Boga i aby to nie było na marne.
aby przybliżył się do Boga i aby były dobre wyniki. I mówi Jeremiasz poprzez Ducha Świętego. I coś jeszcze bardzo ważnego. Całe Słowo Boże było napisane poprzez proroków. I dlatego jest Słowo Boże prorocze. Nie jest ludzkie. Jest od Boga. I żadne proroctwo nie było mówione poprzez decyzję ludzi. I co czytamy, nie jest pogląd Jeremiasza albo Pawła, albo Piotra, ale to jest pogląd Ducha Świętego, pogląd samego Boga. I mówi Jeremiasz poprzez Ducha Świętego, prorocze, głos na wzgórzach słychać. I nie przyszło jeszcze zło, które przyjdzie, i prorocze Bóg mówi. Na wzgórzach słychać błagalny płacz synów izraelskich. Dlaczego? Bo postępowali przewrotnie i zapomnieli Pana swojego Boga. Jak człowiek, kochani bracia, w swoim życiu, w związku z Bogiem, będzie działał w taki sposób, że będzie przewrotnie chodził, czyli Bóg wyznaczył jedną drogę dla człowieka. I powiedzieliśmy to wiele razy. Wszyscy ludzie Boga, i szczególnie w Starym Testamencie, i nie tylko, modlą się szczególną modlitwą. Panie, naucz nas drogę, którą powinniśmy pójść. I to jest bardzo ważne. Chrześcijanin nie powinien chodzić tam, gdzie chce. Chrześcijanin studiuje, bada, czyta Słowo Boże i modli się. I poprzez tą drogę, która ma bogobojność, pozbawia się człowiek błędów i męk. Ale nie tylko, kochani bracia, lud izraelski w tamtym okresie, ale i chrześcijanin może zapomnieć, bo ja tak samo wiele razy zapomniałem. Zaczynam coś czynić i mówię, zapomniałem się pomodlić. I to nie jest dobre. Ale to, co jest bardzo ważne, że wiemy, jaka jest wola Boga i będziemy czynili całkowicie coś odwrotnego. I to jest przewrotność. Przewrotność znaczy, że wiem, które jest poprawne, ale czynię dokładnie odwrotnie. I tutaj wszystko się psuje. Psuje się życie człowieka. Jest niszczone. Wiem, że Bóg chce, abym szedł tam, a ja idę tutaj. Bardzo surowo postąpił z Jona Bóg. On chciał iść do innego miasta, a on pojechał do innego. Sumiennie czynię odwrotnie od tego, co chce Bóg w moim życiu. Bardzo twarda próba. I dotarł do momentu, że go wyrzucili do morza, że połknął go wieloryb. Nie wie nikt, co znaczy wieloryb. Wie duża ryba. Bo w tamtym okresie mogły być inne ryby, ale mówimy, że był wieloryb. Przez 3 noce i przez 3 dni był w brzuchu tej dużej ryby. Aż do momentu, że będzie żałował. I po pierwsze jest, że wszyscy możemy przeżyć takie coś. Dlaczego? Bo serce nasze może się nie podporządkować. I nasze serce jest zepsute. Serce nie podporządkowuje się do głosu Ducha Świętego. I dlatego apostoł Paweł co mówi? Związuje ciało swoje, i bo może będę głosił komuś innemu, a ja nie będę zbawiony. Żaden bez próby nie dojdzie do Królestwa Niebios. To nie jest dla kłamliwych uczniów, dla kłamliwych proroków i dla kogoś bezbożnego. Nie, to się nie tyczy do nich, to się tyczy ciebie.
W niebezpieczeństwie jest nasza dusza zawsze, bo nasze serce jest oszustne i zepsute. I jest w niebezpieczeństwie nasza dusza. Bo jak człowiek coś chce, jest trudno, aby zmienił i aby szedł zgodnie z wolą Boga. Ale to jest potrzebne, to jest sprawiedliwe. Możesz, powiedzieliśmy, zapomnieć, możesz nie zapytać się. I to jest, zapomniałeś coś. Zapomniałeś, popełniłeś błąd. Ale wiedzmy, czym jest wola Boga i jak czynimy całkowicie coś na odwrót, wtedy te rzeczy są bardzo niebezpieczne. Dlatego co prorokuje Jeremiasz? Błagalny płacz. Bo przewrotnie postępowali. I po drugie, zapomnieli Pana swojego Boga. I to, co powiedzieliśmy, zapomniałem. Zapomniasz raz, będziesz żałował, powrócisz, ale nie zapominasz przez cały czas. Czyli pierwszy raz, drugi raz, i robisz przez cały czas w ciągu dalszym to samo. I później robisz, co chcesz. I jak robisz coś, co chcesz, wtedy nie wyjdzie ci na dobre. Zapomnieli. I to jest brak bogobojności. Nie liczą się z Bogiem, nie liczymy się z Bogiem w naszym życiu. Jest jednak uzdrowienie. I uzdrowienie jest powrót. Jaki powrót jednak? I woła Bóg proroczo. Przed staniem się, tak jak powiedział Chrystus, przed staniem się powróćcie. Dlaczego? Bo Bóg zna przyszłość. Przed staniem się, powiadam cię, przed staniem się zła, bo widzi twoją drogę i twoją przyszłość. I my tak samo widzimy naszą przyszłość. I my tak samo możemy zobaczyć przyszłość innych ludzi. Jak widzimy człowieka, który przewrócił, robi przewrotnie i nie liczy się z Bogiem, nie pyta się Boga, ale decyzje są jego, z jego zdolności, z jego logiki. Przyszłość jego będzie płacz błagalny i krzyki. I przychodzi Bóg szybko i mówi: zwróćcie, synowie odstępni. Co to znaczy odstępni? Oddaleni od Boga. Postępuje przewrotnie i zapominam Boga. I tutaj znowuż przystanę. Nie tak, jak my chcemy, nie, ale tak, jak nam się podoba. I to jest bardzo ważne. Wiecie, Bóg daje działo w kościele dla ludzi, w rodzinie. Daje dzieło w otoczeniu człowieka. Daje nam Bóg dzieło. I powinniśmy zawsze patrzeć, czego pragnie Bóg od nas. Ale jak nie liczymy się z Bogiem, zapominamy o Bogu, wtedy dzieło, które czynimy, nie jest te, które chce Bóg, ale jest te, które chcemy my. I wynikiem tego jest odstępienie. Odstępienie nie znaczy, że idę do innych bogów. Jest jakaś, coś się zepsuło w ich sercu. Coś się stało w ich sercu. Jak nie może przyjaźnić się z braćmi, coś się dzieje. Jak nie może rozmawiać z braćmi, coś się staje w jego sercu. Coś się stało. I dlatego Bóg ma jedną poprawę. Powróćcie. Skąd? Stamtąd, odkąd żeście zaczęli. I jak przybliżamy się do Boga, radujemy się w obecności Boga. Błogosławimy się. Pan jest moim pasterzem. Nic mi nie braknie. Czujemy delikatność naszego pasterza. Ale jak przeminie
czas i biada człowiekowi, któremu straci ten związek, tą delikatność, tą miłość. I przychodzi Bóg i mówi, pierwszą miłość porzuciłeś. I co czynisz teraz? Wiem teraz, mam wiele pieniędzy, nie mam potrzeby od innych. Nie jest tak. Chrześcijanin zawsze ma potrzeby do Chrystusa i miłość do Chrystusa powinna wzrastać. I ta miłość ma delikatność, słodkość, oczekiwanie Pana, że chęć do modlitwy, do rozmowy z Panem. Pamiętam, jak pierwszy, co uwierzyłem, mówiłem, Panie, chciałem dotykać Twojego ubrania. I teraz takich myśli nie mam. Dawno nie miałem takiej myśli. I mam smutek. I Pan chce, aby nasza miłość, nasza delikatność do Chrystusa wzrastała. I chrześcijanin później się staje letni. I ma wytłumaczenia. Chodzę do kościoła, modlę się, nie czynię to, co robię z początku, ale nie zrozumiał, że jest letni. Powróćcie, odstępni, i wtedy was ulaczę od waszego odstępstwa. I usłuchał tego lud izraelski i powrócił. Ale zobaczmy na ich powrót. Słowa ich są dobre. I powiedzieli, tak, Panie, amen. I my tak samo mówimy. Ale to jest niebezpieczne, tak jak zobaczymy w ciągu dalszym. Amen, Panie, idziemy do Ciebie, bo Ty jesteś naszym Panem, naszym Bogiem. I teraz jak słuchamy Słowa Bożego i za każdym razem nasze serce przyjmuje to, bo jesteśmy owcami naszego pasterza i znają Jego głos i mówimy amen, ale pójdźmy dalej i mamy poznanie. Zaiste, łudą jest pokładanie nadziei w pagórkach i wrzawa na górach. Tylko w naszym Panu Bogu naszym jest zbawienie. Dlaczego? Bo od młodości naszej hańbiący Bożek pożerał owoc trudu naszych ojców. Jak mówili Izraelici o hańbie, mówili o bogach. Hańba pożarła owoc trudu naszych ojców, ich czody i stada, i ich synów i córki. Legnijmy w nasze hańbie, niech nas przykryje nasze upodlenie. I zaczynają i widzieć swój koniec. Hańba, wstyd, trud. I tutaj znowuż przystaniemy na chwilę. Bóg, kochani bracia, zasłania nasze grzechy. Nie tylko zasłania, ale wyrzuca. Zasłania nasze grzechy, poprawia naszą drogę i wie, jak ma nas podnieść. Ale jak człowiek przewrotnie postępuje, zapomni o Bogu, wtedy pokazany będzie twój wstyd. I bardzo ładnie mówi do anioła w Laodykei, jak nie będziesz żałował, będzie objawiony twój wstyd, twojej gołoci. I tutaj się okazało to proroczo w ludzie izraelskim. Jest ogołocony człowiek. I tutaj znowuż nam się wydaje dziwne. Zobaczcie świat, jak jest ogołocany. I to jest wynik bezbożności. Nie liczy się z niczym. I dlatego mówimy, że chrześcijanie są pobożni. Jak są sami, jak są z rodziną. I dlatego w domu nie rozbieramy się naprzeciwko dzieci. Mają szacunek. Mają szacunek do Boga. Jak modlisz się, nie modlisz się jak chcesz. Zasłaniasz się, zasłaniasz swoje ciało, swoją głowę. Mężczyzna, nie w majtkach, nie w piżamach, ale w piżamach można, ale z bogobojnością.
I tak samo oni tutaj mówią. Wszystko, co czynimy, jest hańba. Hańba dla mojego męża, dla moich dzieci, dla naszej rodziny. Wstyd. Upadek tutaj, grzech tam. Katastrofa. Wstyd i grzech. Jeden właściciel chwalebny. I został objawiony, że jest chory na AIDS-a. Żonaty. Wstyd. Wstyd. Nie wiedział, gdzie ma się schować. I to jest grzech. Bóg nie mógł go ochronić. Nie mógł go ochronić. Nie może go ochronić. Dzieci jego Bóg chroni, chroni. Chroni, aby nie wpadli w grzech, aby nie wpadli w błędy. Ochrania je. Nam mówi, że nie jesteśmy bez ochrony, jesteśmy w grzechu, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Panu naszemu Bogu. Zgrzeszyliśmy my i nasi ojcowie od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego. Nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego. Jak to czytamy i mówimy, jak piękne jest żałowanie, powrót, jaki ładny jest powrót. Poznali, że muszą powrócić. Zrozumieli, że na marne mieli nadzieję w pagórkach i na górach. Zrozumieli, że tylko w Panu jest zbawienie i zrozumieli, że mieli grzechy oni i ich ojcowie i to ich doprowadziło do tego stanu. Ale jednak Bóg coś widzi. Widzi, że nie odszedł gniew mój od was. I przychodzi Bóg i mówi, jeżeli chcesz zwrócić Izraelu, mówi Pan, to zwróć do mnie. Jak powrócisz, musisz naprawdę powrócić do mnie. I jak usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał, nie będziesz w niewoli i naprawdę, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa. Będziesz mówił, że żyje Pan i będziesz i wtedy nawet narody i Twoje otoczenie będzie w błogosławieństwie. Będziesz miał owoc, będziesz miał wynik. I będę wychwalany między Tobą i Twoim otoczeniem. I dlatego teraz przychodzi i pokazuje brak i problem. Bo tak mówi Pan do mężów judzkich i jeruzalemskich. Oście sobie u gór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. Wiecie, co robicie? Wiecie, jakie wasze żałowanie, do czego jest podobne żałowanie wasze? Do człowieka, który nie ma co jeść? Do człowieka, który orze i nie ma co jeść, bo nie siał wczoraj i przedwczoraj? Ale sieje? Sieje w cierniach. I nie ma co jeść. I przychodzi teraz i wytłumacza. Nie siejcie między ciernie, obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeski waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych uczynków, czynów. Co czynicie? Żałujecie i powracacie, siejecie między ciernie. Tutaj jest potrzebne dzieło na początku, uporządkowanie. Co woła Dawid? Nie będziesz żałował z takim sercem,
Twoje serce ma wszystko, wszeteczeństwo, bezbożność, kłamstwo, brak bogobojności, wszystko ma to Twoje serce. Widzisz, że powracasz do Bogu i mówisz, Panie, pobłogosław mnie. Chcesz siać bez orania i będziesz oczekiwał na owoc. Nie idziemy, kochani bracia, żałować do Boga, jak naprzód nie wyczyścimy naszego serca. I przypomnę wasz jeden werset. I to jest bardzo ważne. Jak nie przebaczysz z całego swojego serca grzechy innych, nie oczekujcie, aby wam Bóg przebaczył. Koniec. Idziesz i wzywasz przebaczenia, bez przebaczenia, jak nie przebaczysz ty. Idziesz do Boga i z żałowaniem, bez zobaczenia w swoje serce, zobaczcie w swoje serca. I to mówi w Starym Testamencie, jak jest obrzeżenie ciała. I to mówi wtedy. I to mówi wtedy, abyśmy zrozumieli dzisiaj my. I wytłumacza apostoł Paweł. I zobaczmy, kochani bracia. List świętego Pawła do Rzymian. Drugi rozdział. Jak ładnie pokazuje to Paweł. 25 werset. Bo obrzezanie jest pożyteczne. Nie jest pożyteczne żałowanie, jak nie ma obrzeżanie, ale mówi apostoł Paweł. Jak będzie obrzeżanie, nie jest pożyteczne, jak nie przestrzegasz zakonu, czyli Słowa Bożego. I zobaczmy niżej. Obrzeżanie jest pożyteczne, jak przestrzegasz Słowo Boże. Jest niepożyteczne obrzeżanie, jak nie przestrzegasz zakonu, Słowa Bożego. Bezużyteczne jest żałowanie, czyszczenie. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeżeli nie jesteś wykonawcem Słowa Bożego, obrzezanie twoje stało się tak, jakby było nieobrzezaniem. Żałuję, przebaczam wszystkich ludzi, wszystkim ludziom, wzywam przebaczenia, ale chodzę według mojego serca. Czyli idę przewrotnie i to znaczy, że jesteś znowu w odstępstwie. I odstępstwo gdzie się doprowadzi? Do nowych grzechów. I będzie jeszcze gorzej dla ciebie. Czyli powrót do Boga powinno być całkowite. I czytajmy w ciągu dalszym, zobaczmy jak tu mówi ładnie apostoł Paweł. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przekazania zakonu, czy z jego nieobrzezanie nie jest poczytane za obrzezanie? Jeżeli ktoś nie wyczyścił swojego serca i wykonuje Słowo Boże, Bóg wtedy czyni łaskę. Nie wykonało się całkowicie Słowo Boże. Interesuje się Słowem Bożym, ale nie czynił obrzezania, ale mówi w ciągu dalszym. Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Ale bowiem nie jest ten Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I tutaj zaczyna i objawia apostoł Paweł. I tu jest przejrzyście. Objawia rzeczywistego Żyda. Rzeczywiste chodzenie chrześcijanina. Prawdziwe chodzenie chrześcijanina. Najpierw przygotowuje swoje serce. Przygotowuje, aby było czyste, aby mógł zobaczyć oblicze Boga. Bo jak serce nasze nie jest czyste, nie możemy zobaczyć Boga. Jest niemożliwe.
Co byśmy nie uczynili, nie będziemy widzieli Boga. I jak przygotujemy nasze serce, wtedy powracamy do Boga. Czyli co? Wzywamy od Boga przebaczenie za grzechy. Jest wyczyszczane nasze ciało, dusza i duch od każdego, co smuciło Ducha Świętego. Jak człowiek jest czysty, nie zatrzymuje się tutaj. Wiecie, dlaczego się nie zatrzymuje? Bo duch nieczysty, który odszedł, powróci i znajdzie dom wyczyszczony. I jak znajdzie dom wyczyszczony, wtedy jeszcze weźmie 7 i wejdzie znowu do środka. Czyli nie powinno być nasze serce wyczyszczone tylko, ale powinno być pełne od obecności Boga. Wyczyszczone było nasze serce. Uświęconi jesteśmy. Odeszły grzechy, ale nie powstrzymujemy się przy tym. Idziemy w ciągu dalszym. Teraz idziemy do Pana. Teraz powracamy do Boga. Teraz przybliżamy się do Boga i mówimy, wypełnij nasze serce, wypełnij nasze życie. Interesujemy się obecnością Boga. Interesujemy się, aby nasz związek był dobry z Ojcem poprzez Ducha Świętego. Żyjemy w imieniu Chrystusa i jesteśmy wtedy pełni w Nim. I abyśmy zobaczyli jeszcze lepiej, zobaczmy w liście świętego Pawła do Kolosan. Czytam od 9 wersetu, 2 rozdział. 2 rozdział, 9 werset, list świętego Pawła do Kolosan. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W Chrystusie. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I on jest głową Kościoła, czyli w Kościele, którą jest ciało Chrystusa, człowiek jest pełny. Ma pełnię. Nie ma nic niedoskonałego. Kiedy? W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną przez rękę ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. Naprawdę czyścimy się. Wyrzucamy ciało grzechu. Jest wyczyszczone nasze serce. Wyczyszczone jest nasze sumienie krwią Chrystusa. Przebaczamy jest im i przebaczone jest nam. I teraz w Kościele. Pan dodawał codziennie zbawionych do Kościoła, bo w Kościele będziecie pełni. Będziecie pełni w Nim. Co znaczy w Kościele? W obecności Boga. Nie zatracone drachmy. W Kościele. Bo Kościół jest ciałem Chrystusa. Jest żyjącym organizmem. Nie ucięty palec i wyrzucony. W środku, w Kościele, w dziele, w życiu Kościoła człowiek jest pełny. I dlatego co mówi Słowo Boże? Pracujcie. Walczcie. Bądźcie czujni. Uważajcie, módlcie się. I mówię o tym, bo wielu myślą, że jak wchodzę i wychodzę z Kościoła, jestem pełny. Nie, to jest błąd. Nie jesteś pełny. Nie jesteś pełny. Abyśmy to zrozumieli, ta ręka, jak nie będzie współpracowała z całym ciałem, jest paraliżowana, jest bezużyteczna. Jeżeli jest użyteczne, jak współpracuje z okiem i pisze, wszystkie członki są w tym samym dziele, biorąc przykazania od Chrystusa. I ten chrześcijanin jest pełny w Chrystusie, w ciele Chrystusa. Członki Chrystusa, mówi Słowo Boże, jesteście. W środku. Nie jesteśmy przychodniami, nie jesteśmy w odwiedzinach.
Kościół jest domem Boga i my mieszkamy w domu Boga. Czyli, że znamy problemy braci, jak ma ból ta ręka, wie ciało, że ma ból ta ręka. Całe ciało zna bóle członków. Bolało mnie głowa i czułem się źle, całe ciało. Jak boli mnie ucho, rzadko boli ucho, ale jest straszny ból ucha. Boli mnie ząb. Cały organizm jest w niedyspozycji. Całe ciało jest w niedyspozycji. I w taki sposób powinien być Kościół Chrystusowy. Nie jest możliwe, aby nie interesował się jeden członek drugim członkiem. Nie ma co jeść drugi. Ja mam co do jedzenia. Nie jest taki Kościół Chrystusowy. Wszyscy mają ból. Płaczą z płaczącymi. Radują się z radującymi. I to jest Kościół Chrystusa. To jest życie. Inaczej siejemy między cierniem. Żałujemy, powracamy za nasze grzechy i nie ma nic z tego. Bo nie jesteśmy na drodze, na której chce Chrystus. I powtarzam jeszcze raz. Może jestem przykry. Najpierw badamy i patrzymy się na nasze serce. Od tego zaczynamy. Co jest to, co zepsuło nasze serce? Co jest to, co nas zgorszyło? Co jest to, co jest w naszym sercu i nas zepsuło? I jak przyprowadzimy to do Pana i mamy odpoczynek, mówimy, dziękujemy Ci, Panie. Po drugie, co jest to, co uczyniliśmy, że miał z nami coś. Nie mogę mieć, że pójdę tam i nie będę Cię witał, albo się będę obracał tyłem do Ciebie. To nie jest możliwe. Nie będzie to dla Ciebie dobre. Będę myślał, co mi on powiedział, co mi on powiedział, dlaczego mi to powiedział, dlaczego mi to zrobił. Psuje się ciało w taki sposób. Rozumiecie? Co będziesz wzywał, nie będziesz miał wyniku. Jak będziesz wzywał przebaczenia, nie będzie Ci przebaczone. Jak będziesz szukał błogosławienia, nie będziesz błogosławiony. Doskonałe wyczyszczenie. I później idziemy do Pana i mówimy, Panie, przebacz mi. Pomóż mi. I nie kończymy na tym. Wchodzimy w posłuszeństwo Słowa Bożego. Wchodzimy do Chrystusa. Nie jesteśmy samoobsługujący. Mamy gospodarza. Mamy właściciela. Mamy współpracowników. Mamy braci. Jesteśmy jednym ciałem. Modlimy się jeden za drugiego. Poznajemy, jaki ma problem ta siostra. Ja tego nie zrozumiałem. Zaczynam się modlić. Mam ból w duszy za moją siostrę. Interesujemy się moją siostrą, moim bratem. Co się stało? Dlaczego? Kto? Starsi kościoła? Nie! Oni oddadzą słowo. Wszyscy za wszystkich. Bo jest jedno przykazanie. Kochajcie bliźniego swego, tak jak ja ukochałem was. Jak Chrystus nas pielęgnuje, w jaki sposób my powinniśmy się pielęgnować innymi? Małych, starszych, wszystkich powinniśmy być pełni w Nim. Życie nasze być pełne w Chrystusie. I jak my będziecie we mnie, a ja w was, co by tylko byście wezwali, otrzymacie. I to jest chrześcijanin, to jest Kościół, to jest głowa Kościoła Chrystus. Ja jestem
winogronem, a wy jesteście winoroślą. I tego nie zrozumieli Izraelici. I dlatego mówi Jeremiasz: obrzeźcie się w waszych sercach, bo inaczej przyjdzie gniew mój. I mówi później od razu: opowiadajcie w Judzie i w Jeruzalemie, ogłaszajcie, trąbcie na rogu po kraju, wołajcie pełnym głosem i mówcie: zbierzcie się, a wejdźmy do miasta obronnych. Podnieście chorągiew w Kusyjonowi, chrońcie się, nie przystawiajcie. Wejdźcie do miast obronnych. Co mówił Duch Święty, abyśmy zrozumieli dzisiaj? Co mówił wtedy Duch Święty? Wejdźcie do Syjonu, do kościoła. Wejdźcie do środka teraz, bo gniew mój się nie zakończył. Bo jak tego nie uczynicie, przyprowadzę klęskę. Zrozumieliśmy, spowiadaliśmy się, powróciliśmy. Żaden wynik, kochani bracia, chrześcijanin, droga chrześcijanina, nie jest chwała, aleluja, skończyło się i idziemy z powrotem. I koniec wszystkiego. Nie, że będę czynił, co ja chcę. Co mi się podoba? Będę rozdawał gazetki. Co mi się podoba, będę głosił. Ale to nie jest to. Co będę czynił? Będę chodził po kościołach i będę świadczył. Dobrze, ale to nie jest to. Będę prorokował. Nie jest to. Będę zamiatał. Nie jest to. Wszystko to jest dobre, ale to nie jest chrześcijańskie życie. To jest, idziesz i pluskasz się na wodach 2-centymetrowych. To nie jest chrześcijanin. Chrześcijanin wchodzi w głębokości Boga i interesuje się, aby przybliżyć się do Boga. Znajduje, jakie są przeszkody. On studiuje, Słowo Boże nas poprowadzi. Ewangelia Chrystusowa jest mocą, która zbawia człowieka, który wierzy. I dlatego, co mówi apostoł Paweł do Tymoteusza? W tym studiuj i to studiuj i przy tym przystawaj. To masz czytać. A Tymoteusz był apostołem, był robotnikiem, który głosił, pracował. Nie stać to Tymoteuszu. To będziesz studiował i przy tym będziesz przystawał. I wtedy będzie twój postęp widoczny. Inaczej nic. Bańki. I nic innego. Nic! Chrześcijanin musi być chrześcijaninem. Chrześcijanin Słowa Bożego. Rodzina chrześcijańska powinna być chrześcijańska. Jak nie weźmie ochrony i wzrost Boga i w rodzinie. Amen, bracia. Powinniśmy zrozumieć, kochani bracia, że życie chrześcijana, i powiem jeszcze raz, i mogę być męczący, nie jest chwała, aleluja, i idziemy. Bóg niech ci pobłogosławi, całusek tu, całusek tam, i idziemy do domu na przyszły tydzień, znowuż. I to nie jest chrześcijanin, to jest żartowliwy chrześcijanin, on się bawi w chrześcijanina. Chrześcijanin ma moc, moc Ducha Świętego, ale ta moc nie jest, że weźmiesz, jest dawana, jest, musi chrześcijanin być ofiarowany i to nie staje się, musi być walka z łaski poprzez wiarę, ale wiara ma dzieła. Jaka jest dzieła wiary? Jak dam 50 euro, która mam ponad, to nie jest wiara, dzieło poprzez wiarę, to nie jest dzieła wiary. Dzieła wiary jest studiowania Słowa Bożego. Dzieła wiary jest posłuszeństwo, związek z Bogiem, posłuszeństwo do Słowa Bożego. Wszystko to inne, co jest? Owoc. Owoc da Bóg. Mówi, że to jest ewangelista. Skąd to wiesz? Bo mówi wszystko. Nie jest, bo ma wynik. Ma wynik. Głosi. Ma wynik. Wiecie, jak on ładnie mówi.
Co z tego, jak on ładnie mówi? Wiecie, ile tysięcy ludzi mówi rzeczy o Bogu ładnie? O, my nie mówimy dobrze. Wynik, dzieło. Rozdał 15 tysięcy gazet. Zostali zbawieni. Prorokowałem, zmieniło się życie kogoś. Dotknęłem i upadło tyle ludzi. I to, że upadli, to jest to. Zmieniło się ich życie. Bóg, kochani bracia, niech nam da powagę Słowa Bożego. Chrystus był poważny, znał swoje dzieło. Pójdę ukrzyżować się. Nie było zabawką. Nie przyszedł tutaj na ziemię, aby zobaczyć ludzi. My w taki sposób myślimy. Pójdę pomodlić się, aby ogłosił, aby ochrzcił Bóg Duchem Świętym i odejdziemy. To są żarty. To są bezmyślne. Chrystus był poważny. Wiedział, że ma dzieło, że ma ofiarę, że miał krzyż, że miał śmierć. I powinien być zwycięzcą. Zostać zwycięzcą. I chrześcijanin ma krzyż. Zaprzesz się samego siebie. Ma drogę. Smutną drogę. Ma życie. Trudne życie. W życiu swoim będziesz miał smutek. Nie jest, że oklaskujesz i mówisz aleluja i odchodzisz. To jest zabawka dla diabła. Dmuchnie i upadnie on. Bóg niech nam da łaskę, abyśmy byli poważni chrześcijanie. Abyśmy patrzyli na sprawy Boga z powagą. I co to jest? Bogobojność. Co chcesz ode mnie, Panie? Czego chcesz ode mnie? Pomódlmy się, abyśmy znaleźli łaskę od Boga. Bo ja podniesię chorągiew ku Syjonowi, chrońcie się, nie przystawajcie, bo ja przyprowadzę z północy nieszczęście i wielką klęskę. Lew wypadł ze swojej gęstwiny i wzruszył niszczyciel narodów, wyszedł ze swojego miejsca, a obrócić twoją ziemię w pustynię. Twoje miasta będą zburzone bez mieszkańców. Dlatego, jak powiedział wszystko to, co było potrzebne, teraz znajdziemy łaskę u Boga. Bo wiele razy mówimy, według łaski jesteśmy zbawieni. Jak ktoś odstąpi i jest na nowo narodzony, powróci. Jak nie powróci, nie jest na nowo narodzony. Co ty mówisz, bracie? Co ty mówisz, bracie? Zbawienie nie jest stracone. Jakie zbawienie nie jest stracone? Dobrze by było, abyśmy wzięli zbawienie. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Zważcie, że może zmarzę wasze imię z Księgi Żywota. I kto nie podporządkuje się w tej księdze, zmarzę jego imię z Księgi Żywota. Uspokajają się. Na nowo narodziłeś się. Na nowo rodziłem się. Nie bój się nic. Jesteś zbawiony. Idziesz do nieba. Idź precz, diable. To są podstępy diabła i ludzi. Wezwijcie pokój ze wszystkimi ludźmi i uświęcenie. Do kogo to mówi? Do uczniów, do chrześcijan na nowo narodzonych, ochrzczonych Duchem Świętym. Wezwijcie pokój ze wszystkim ludzie i uświęcenie, bo nie zobaczycie oblicza Boga. I dlatego chrześcijanin boi się. Nie boi się, że go uderzy Bóg, ale boi się, aby nie stracił jego drogi. Swój kierunek, swój kompas, swoje życie. Żyjemy ze strachem i bogobojnością, abyśmy nie stracili naszego zbawienia. Nie zostawmy nauczenia ludzi ziemskich, aby miały wpływ na nasze życie. Nasze życie jest w Chrystusie pełne, w Kościele Chrystusa, w dziele Chrystusa. I dlatego, 8 werset, przyodziejcie się wory, narzekajcie i biadajcie,
gdyż nie odwrócił się od nas zapalczywy gniew Pana. Powróciliśmy, żałowaliśmy, nie odwrócił się gniew Pana. Nie zostało zbawienie, nie pójdziemy do nieba tańcząc, patrząc na CD czy patrząc na DVD i pomalujemy się trochę i przybliżymy się trochę do świata i pobawimy się trochę. Nie idziemy do nieba bawiąc się, wychwalając pójdziemy do nieba z powagą, z wiarą do Boga. Żałujcie. Przyodziejcie się wory, narzekajcie, biadajcie. Dlaczego mówi upokórzcie się, aby mógł działać łaska Boga w naszym życiu? I tutaj jest potrzebna łaska i tutaj jest dlaczego Bóg pokazał łaskę w naszym życiu, bo człowiek sam od siebie nie może stworzyć swojego serca, nie może uporządkować swojego życia sam od siebie, nie może iść sam od siebie w woli Bożej. Nie możemy nigdy my uczynić woli Boga. I tutaj jest potrzebna łaska Boga, Chrystusa i moc Ducha Świętego. I jak przyjdzie łaska Chrystusa? Jak pójdziemy i powiemy, żałujemy? Nie! Jak się uniżymy? Powiemy, Panie, nic nie warty jestem. Oni myśleli, że jak powiedzą, powracamy, nie było nam nic na dobre, jak chodziliśmy w taki sposób, żałujemy, nic to nie jest na warte. Powinniśmy stworzyć nasze serce, powinniśmy się uniżyć, zrozumieć nasze grzechy. Powinniśmy stanąć z prawdą i z miłością. Uniżcie się, narzekajcie, biadajcie. Bo zapalczywy gniew nie odwrócił się. Nie starczy, że żałowaliśmy, że spowiadaliśmy się. Nie starczy. Powinniśmy wyczyścić serce. Powinniśmy przebaczyć, wezwać miłosierdzie Boga. Powinien wejść Chrystus i wypełnić twoją pustkę. I powinieneś być pełny od Chrystusa. Mieszkajcie we mnie i ja będę mieszkał w was, pełny w Chrystusie i w obecności Chrystusa. I stanie się w owym dniu, mówi Pan, że zniknie odwaga króla i odwaga książąt i zdrętwieją kapłani, a prorocy będą przerażeni. I co ty mówisz nam teraz? Twarde jest słowo. Twarde jest słowo. To jest słowo Boże jednak. W taki sposób dojdziemy. To są trudne rzeczy, ale tak to jest. Trudne, ale z łaski Chrystusowej. Trudno, ale z mocą i pomocą Boga. I dużo odeszło i powiedzieli Panu, nie obchodzi Cię, że faryzeusze zgorszyli się i odeszli. Nie obchodzi Cię. Boję się, abym był surowy, bo odejdą wielu. To jest to, przytrzymamy ich z grzechem, z łagodnością grzechu. Jak nie pomalują się dziewczyny, jak przyjdą do kościoła? Twarde jest słowo. Bardzo surowi jesteście. I to bardzo surowi jesteście słyszałem wiele razy. Przyszedł jeden brat z innego kościoła, powiedział, tylko do tego kościoła nie weź, gdzie indziej idź, bo mają zakon. Kochani bracia, nie mamy zakonu. Ale mamy prawdę. Prawda. I każdy z osobna zakłada zakon sam dla siebie. Nie możesz nikomu powiedzieć, uczyń to, uczyń tamto. Sam sobie. Sam sobie powinniśmy być podporządkowani. Paweł co mówi? Związuje moje ciało. Innych Bóg niech ich podejmie. Nie był nigdy apostoł Paweł, nie pilnował innych. To macie czynić, to macie nie czynić. Pogląd daje, przykazanie Boże daje. Nie abym was sądził, abym was smucił. Ze słodkością i nie mądrością ludzką, abym was przekonał.
ja was przekonam, co macie uczynić. Z mądrością moją, z moją mocą, z doświadczenia moją. Nie, nie był taki Paweł. Z bogobojnością, ze strachem to czynił. I co wam powiedziałem? Nie ludzkie słowa, ale z pokazaniem mocy Ducha Świętego. Czyli życzę wam, aby Bóg współpracował w waszym życiu. Bo w Kościelu ile jesteśmy? Jedna godzina i 23 godziny jesteśmy na zewnątrz. Ale to nie jest w jaki sposób żyjemy w Kościele, ale w jaki sposób żyjemy na zewnątrz Kościoła. I jak to słuchamy i to, co mówimy, to, co nam mówi Bóg i nie przychodzi Duch Święty i nie przypomina nam, wtedy nie wygramy nic. Tak jak powiedzieliśmy. On jest ewangelistą. Dlaczego? Bo Bóg otwiera drogę. Dlaczego tego nie czyni dla mnie? Dlaczego nie czyni? Mówi, nic się nie dzieje. On jak mówi, słuchają go inni. Ma wynik. Czyli współświadczy Bóg razem z nim i my tego chcemy. Aby współświadczył Bóg w naszym życiu. Aby współświadczył w naszej rodzinie. Aby współświadczył naszym dzieciom. Powiedzieliśmy, że grzech wzrósł. Rzeczywiście. Ja byłem bardzo zmartwiony. Jak robiliśmy te nauki w niedzielę i mówiliśmy, jak stworzymy nasze dzieci. Jak się ułożą te wszystkie rzeczy. Bo jesteśmy w niebezpieczeństwie wszyscy. I Bóg mi dał pociechę. Tam, gdzie był nadmiar grzechu, tam był nadmiar łaski. Czyli przed były łatwiejsze te rzeczy. Teraz są trudniejsze rzeczy. Wzrosła łaska Boga. I powiedziałem, chwała Bogu, jesteś dobrym, jesteś mądrym Bogiem. Nie boimy się nic. Nie bój się, tylko wierz, woła Słowo Boże. Nie bój się zła. Ile będzie wzrastało zło, tyle będzie wzrastała łaska Chrystusa. Dziękujemy Bogu. Ale jednak my w łasce Boga. Amen.